Często kiedy mówię, żeby być życzliwym dla świata i że warto, część ludzi odpowiada mi, że właśnie nie. Że byli życzliwi dla kogoś i nie otrzymali tego w zamian. Jaka jest prawda na temat życzliwości? Posłuchaj, bo zaczynamy kolejny tydzień. Posłuchaj już za chwilę. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie o 5:55, codziennie w klubie 555 przekonuję tysiące ludzi, budzę ich do tego, aby na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. Jednym z tych 13 nawyków, który właśnie teraz zaczynamy go praktykować i nie, być może praktykujesz go już wcześniej, ale w tym tygodniu opowiem Ci, co trzeba robić i jak, żeby ten niezwykły nawyk wprowadzić w swoje życie. Często właśnie, tak jak powiedziałem na wstępie, słyszę, że nie warto być życzliwym. Jako Polacy słyniemy z tego, że jesteśmy społeczeństwem, które sobie nie za bardzo ufa. Jesteśmy właściwie na końcu tej listy. Mówi się o tym, że tylko około 12–15 osób w naszym społeczeństwie deklaruje zaufanie do drugiego człowieka. Za tym idzie to, że być może nie zawsze jesteśmy do siebie życzliwi. Widać to na ulicy, widać to w zachowaniach, kiedy na przykład uśmiechamy się do drugiego człowieka. Nie zawsze uzyskujemy to w zamian, a kiedy się uśmiechamy, to ktoś sobie myśli, aha, na pewno coś ode mnie chce. Dlatego chciałbym dzisiaj zacząć być może od tego, żeby powiedzieć pewne zdanie, które gdzieś przeczytałem, że nieoczekiwana życzliwość ma ogromną siłę oddziaływania. Czasem wystarczy kilka ciepłych słów, aby odmienić czyjś dzień. Ja Cię będę przekonywał w tym tygodniu do tego, że czasem kilka ciepłych słów, dobrych i życzliwych, może nie tylko odmienić dzień, ale może odmienić czyjeś życie. Tak się też stało kiedyś w roku 1992 w moim życiu, kiedy pewien nauczyciel powiedział mi, że to, co dajemy od siebie drugiemu człowiekowi, wraca do nas 10-krotnie wzmocnione. Przyznam się uczciwie, że nie za bardzo rozumiałem wtedy jeszcze ten przekaz. I przez wiele lat uparcie byłem życzliwy dla drugiego człowieka, oczekując właśnie od niego, że będzie do mnie wracać. Dopiero po latach zrozumiałem, że życzliwość do drugiego człowieka nie ma nic wspólnego z oczekiwaniem od tego właśnie człowieka czegoś w zamian. Że życzliwość jest nawykiem, życzliwość jest naszym sposobem na życie, że jesteśmy po prostu życzliwi dla drugiego człowieka, nie oczekując niczego w zamian i dopiero wtedy zaczyna wracać to do nas 10-krotnie wzmocnione, ze strony, której najmniej się spodziewaliśmy. To jest to, o czym tak często mówię, że kiedy robimy coś dla kogoś dobrego, to być może w trudnych czasach pojawi się dla nas sytuacja w naszym życiu, której się najmniej spodziewamy. To będzie życzliwość ze strony człowieka, którego być może nawet nie znaliśmy. Pojawi się być może w życiu ktoś, kto nam po prostu pomoże i wyciągnie do nas rękę. Aby to jednak nastąpiło, trzeba po prostu zacząć praktykować życzliwość. To mi powiedział Wolfgang Faltiko w 1992 roku. Zacznij być życzliwym dla ludzi, wszystkich ludzi, kogokolwiek spotykasz. I powiedział wtedy, bo nieżyczliwość będzie powodowała też negatywne sytuacje w Twoim życiu wtedy, kiedy najmniej się spodziewasz. I tutaj być może posłużył się przykładem, który był szalenie obrazowy, mianowicie powiedział, że jeżeli powiem coś niemiłego kelnerowi w restauracji, to może mi na przykład napluć do kawy albo do herbaty. To było szalenie obrazowe. I te ostatnie 28 lat, które minęły od tego czasu, przeznaczyłem na to, aby stawać się coraz lepszym w okazywaniu życzliwości ludziom, których nie znam. Właśnie to jest cała tajemnica tego nawyku. Okazywać życzliwość ludziom, których nie znam. Mało tego, z czasem przerodziło się to u mnie w życzliwość do wszystkiego, co żyje, do do całego świata. Nie mam już z tym dzisiaj problemu i chciałbym Cię do tego dzisiaj przekonać, żeby po prostu zacząć robić to samo. To nie jest tożsame z tym, że bezgranicznie od razu komuś ufamy. To są dwie różne rzeczy. Okazywanie życzliwości praktycznie niczego nie kosztuje, nic nie kosztuje. Możemy się uśmiechać do każdego, możemy każdemu powiedzieć dobre słowo. Możemy komuś, tak jak to zacytowałem przed chwilą, zmienić dzień, nie dając mu niczego materialnego. Życzliwość jest nawykiem, który zachęcam Cię, abyś wprowadził w swoje życie. Naprawdę warto. Może zrób dzisiaj coś w tym pierwszym dniu. Ponieważ jak pamiętasz, nawyki są komplementarne, to znaczy, że będą na siebie wzajemnie oddziaływać. Zrób dzisiaj być może coś, właśnie dzisiaj, czego być może zbyt często nie robisz, co być może zaniedbujesz. Zacznij po prostu wprowadzać ten nawyk. Nawyk uśmiechu do sąsiada, którym się po prostu mijacie. Albo może zacznij od najbliższej Ci osoby, tej, na której Ci zależy, bo często właśnie tak jest, że właśnie osobom, na których nam najbardziej zależy, po prostu zapominamy okazywać życzliwość. Wiemy, że one nas przecież i tak kochają, w związku z czym wybaczą nam nasze humory. Ale kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że jeden prosty gest, jedno być może wydawać Ci się banalne słowo, może poprawić czyjś dzień lub nawet życie. Że ktoś, kto już sobie wątpi, nagle otrzymuje od Ciebie prezent niematerialny, który może sprawić, że wszystko się zmieni. Pamiętaj proszę, że Twoje życzliwe słowa mogą zmieniać czyjeś życie. I koniecznie, ale to koniecznie zrób z tego nawyk. I może zróbmy tak, że dzisiaj po prostu zrobisz to. Dzisiaj w ciągu dnia, że powiesz wszystkim osobom swojego najbliższego otoczenia. Powiesz coś miłego. Coś, o czym być może nie pamiętasz. Zrobisz gest życzliwości. Wyrazy uznania, pochwałę, ciepłe słowa. Być może powiesz komuś, że go kochasz. To jest takie proste, żeby doceniać, a nie oceniać, bo właśnie na tym polega życzliwość, żeby doceniać, ale nie oceniać. Mam nadzieję, że ten film coś w Tobie poruszy i zrobisz to, o co Cię proszę dzisiaj, ponieważ to powinno być naszą codziennością. I to jest moim marzeniem, abyśmy stali się społeczeństwem dla siebie życzliwym, a nie tak bardzo podzielonym jak dzisiaj. I nie patrzmy na to, co dzisiaj ci tam na górze robią, że rzucają się sobie do gardeł. Róbmy swoje. Bądźmy dla siebie życzliwi. Skomentuj proszę, bo bardzo interesuje mnie to, jak odebrałeś to, co mówię. Czy odebrałeś to jako pewnego rodzaju naiwność z mojej strony? A może właśnie to jest ten dobry kierunek? Napisz mi proszę w komentarzu, jak odebrałeś mój przekaz i czy jesteś gotowy wdrożyć ten nawyk w swoje życie. Ten bardzo ważny nawyk, który ma tak niesamowity wpływ na pozostałe 12. Jeżeli uważasz, że to było ok, to zrób po prostu tego kciuka. Jeżeli uważasz, że odleciałem, to zrób kciuka w dół. Miej odwagę wyrazić swoją opinię. Subskrybujesz już ten kanał? Jeżeli nie, to zrób to koniecznie, bo razem możemy zrobić naprawdę wiele. Bo możesz Ty też zrobić jeden gest, zarażając życzliwością innych ludzi. Może opowiedz to na swoim Facebooku czy Instagramie, że jest taki gość jak ja, który chce zmieniać ten świat na lepsze i ma takie marzenie. Dziękuję Ci za dzisiaj. Jutro opowiem Ci o kolejnej rzeczy, którą możesz robić, żeby być bardziej życzliwym i wprowadzić ten nawyk w swoje życie. Zapraszam Cię jutro już o godzinie 6:30 i robimy. Do zobaczenia.